Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja pierwsza. Piła. Świat potrzebuje prawdy. Życie, żeby było prawdziwe, potrzebuje prawdziwych ludzi. Za dużo jest Piłatów. Kłamiemy, bo inni kłamią. Uciekamy od odpowiedzialności, bo inni uciekają. Tak łatwo osądzamy, bo inni też sądzą. Takie czasy. Dzisiaj wszystko wolno. Przecież mamy prawo oceniać, krytykować, ranić. Piłacie. Współczesny człowieku. Może warto się zatrzymać. Może czas spojrzeć w lustro, wyciszyć myśli. Posłuchać sumienia, odwagi. Nie bój się wzruszeń i łez. Nie lękaj się. Lekarstwem na zakłamanie i strach jest miłość Jezusa. Przebaczająca miłość poniżonego, niesłusznie osądzonego i odrzuconego Boga. Pozwól się przytulić, by uwierzyć w dobro ukryte w myślach i czynach. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja druga. Krzyż. Świat potrzebuje szeroko otwartych oczu, uszu i serc przepełnionych miłością. Potrzebujemy siebie nawzajem, by dodawać sobie otuchy, pomagać w cierpieniu, rozumieć i razem przyjmować codziennie krzyże. Krzyż nie pasuje do współczesnego świata. Zabobon, niemodny, za ciężki, niewygodny, niesprawiedliwy, wstydliwy. Krzyż to najtrudniejsze pytanie świata. Przyjąć go i nieść przez całe życie potrafią tylko ci, którzy prawdziwie kochają. Nie bój się przyjąć od życia dobrych i trudnych momentów. Idź z radością. Nie rozpychaj się. Nie przeszkadzaj innym. Nie narzekaj. Czasu nie da się cofnąć, tak jak życia
nie da się powtórzyć. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Świat potrzebuje ludzi, którzy z nadzieją patrzą w przyszłość i potrafią podnieść się z bolesnych upadków. Człowiek jest piękny, kiedy ma siłę powstać, klęknąć przy kratkach konfesjonału, pokonać grzech, walczyć każdego dnia, przebaczyć sobie i innym. To jest prawdziwa siła, gdy pochylamy się nad innymi bez pouczania, zawiści i słów krytyki. Najpiękniejszą poezją świata są łzy żalu, praca nad sobą, pogłębianie przyjaźni z Jezusem i słowa rozgrzeszenia. Tam, gdzie upadamy, czeka na nas Bóg ze swoją cierpliwą i współczującą miłością. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja czwarta. Spotkanie z matką. Świat potrzebuje kochających kobiet, współczujących matek, zwyczajnych, prostych, mądrych, oddanych mam. Zagubiony świat potrzebuje Maryi. Pan Bóg wiedział, co robi, stwarzając mamę. To ona najbardziej kocha, wspiera, rozumie swoje dziecko, jest do końca, podczas gdy wszyscy inni odchodzą. Potrafi rozgonić czarne chmury smutku, oddalić strach i niepewność, rozśmieszyć, gdy serce przestaje się uśmiechać. A czasem pogrozi palcem, gdy depczemy wartości, idąc na skróty. Pomoże wskazać właściwy kierunek i zaczeka w porcie, gdy wypłyniemy na własne wody życia. Otoczy nas paciorkami różańca i odda w ramiona najlepszej z matek. Kochana mama. Thank you.
Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja piąta. Pomoc Szymona. Świat potrzebuje dobrych ludzi. W pośpiechu, pracy ponad siłę, braku czasu, szukamy okruchów dobra. Szymona zmusili rzymscy żołnierze do działania, do pomocy nieznajomemu, do dobra. A my? Dlaczego pomagamy? Dlaczego wspieramy różne akcje charytatywne? Jaka jest nasza wrażliwość? Dobro na pokaz, dla nagrody, pochwały, rozgłosu ma niewielką wartość i często zostaje zapomniane. Interesowność nie pozwoli mu zakwitnąć. A dobre uczynki, płynące z serca, połączone z czystą miłością, zmieniają nas. Tu, od środka. Oraz sprawiają, że świat staje się bardziej ludzki. Szymonie, bądź dobrym człowiekiem, zarażaj szczęściem i radością. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja szósta. Odważna Weronika. Świat potrzebuje odwagi i dobrych, troskliwych ludzi. Najlepsi przyjaciele nie czekają na telefon czy specjalne zaproszenie. Oni przychodzą niespodziewanie. Wychodzą z tłumu obojętnych, by podać dłoń, wziąć w ramiona, wysłuchać czy otrzeć zmęczoną twarz. Podobnie jak Weronika, są zawsze w porę i na czas. Nie czekają na podziękowanie, nie potrzebują rozgłosu, nie każą się odwdzięczać. Ich siłą jest ciche towarzyszenie, mądrość w przeżywaniu każdej chwili, współczucie i bezgraniczne oddanie. Czasem zwyczajny gest może stać się nadzwyczajnym dobrem, uchwyconym i zapamiętanym na zawsze przez Boże kamery. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę
i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja siódma. Drugi upadek. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie oceniają, ale doceniają. I są oparciem w najboleśniejszych upadkach. Lawina zaczyna się od małego kamienia, ulewa od kilku drobnych kropel deszczu. Nałogi i wielkie przestępstwa od zupełnie niewinnych myśli i pragnień. Te niewinne grzechy mogą być początkiem wielkich ludzkich tragedii. Upadamy wszyscy. Dobrzy i źli, wierzący i niewierzący, kochający i ci, którzy kochają wciąż za mało. Nawet Jezus upadł. Najważniejsze jest to, co się stanie dalej. Najważniejsze, żeby znaleźć w sobie siłę, by się nie poddać, nie załamać, ale powstać silniejszym. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco. Stacja ósma. Łzy współczucia. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie wstydzą się łez. Życiowymi drogami i ścieżkami popłynęło i wciąż płynie miliony łez. Są łzy, które dają szczęście. Cieszy nas zdrowie, zdany egzamin, podwyżka w pracy. Sukcesy najbliższych, spełnione marzenia, czy zwykła radość z małych rzeczy. Są łzy, które bolą. Płaczemy z powodu samotności, nieporozumienia, choroby, śmierci bliskich osób. Są łzy złości, bezradności, bezsilności. Najprawdziwsze łzy są wtedy, kiedy płaczemy nad sobą i swoim życiem. Jezus takie łzy zbiera i zachowuje w sercu. One uczą żyć i są najważniejszym egzaminem z bycia człowiekiem. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Świat potrzebuje ludzi silnych, którzy mimo upadków potrafią powstać.
kiedy stracimy wiarę, urządzając świat bez Boga, podepczemy wartości, a ufność złożymy tylko w sobie, upadek jest nieunikniony. Bolą, bardzo bolą te trzecie i kolejne upadki, bo pokazują naszą słabość, okrywają wstydem i sprawiają, że czujemy się nikomu niepotrzebni. Kiedy odchodzą ludzie, przychodzi i zostaje przy nas Jezus. Dotyka miłością, uzdrawia prawdą, otwiera przebaczające ramiona i pokazuje nam niebo. Przypomina, że człowiek nadziei nie zgadza się na porażkę, nigdy się nie poddaje i nie zatrzymuje się w połowie drogi. Wstaje. Zawsze wstaje, by iść dalej. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja 10. Nagość. Świat potrzebuje ludzi o pięknych i czystych sercach. Często słyszymy, nie szata zdobi człowieka, dobrze widzi się tylko sercem. Czy najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? Niby wszystko wiemy, a jednak lubimy ubierać się w pozory, tytuły, zaszczyty. Na różne okazje zakładamy różne maski, by nas docenili, polubili, zaakceptowali. Dopasowujemy się do różnych sytuacji i ludzi. A kiedy dopasujemy się do Boga? Jezus wszystko, co miał, całą swoją boskość, ukrył w nagości. Pokazał nam, że najważniejsze i najcenniejsze jest być sobą. Zawsze i wszędzie. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja 11. Ukrzyżowanie. Świat potrzebuje ludzi, którzy mimo przegranej bitwy potrafią wygrać całą wojnę. Czy choć raz dałeś się ukrzyżować? Zapomniałeś na chwilę o sobie, by pomyśleć o innych? Zrobiłeś coś, na co nie miałeś ochoty, by ktoś się ucieszył i doświadczył dobra?
krzyż. Symbol wiary, Jezusa, cierpienia, ale też dwie przecinające się belki drzewa, od których ludzie uciekają. Bronimy się przed zbyt dużym ciężarem życiowych doświadczeń. Zatykamy uszy i zamykamy serca, by nie słyszeć wbijanych gwoździ kłamstw, niesprawiedliwości, zdrad, gniewu, chciwości, nienawiści czy wielu współczesnych nałogów. Bez krzyża i bez codziennych ukrzyżowań nie ma miłości, a bez miłości nie ma nas. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce, uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja 12. Śmierć. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie boją się śmierci, bo wiedzą, że prowadzi ona do lepszego życia. Początek i koniec jest bardzo ważny, ale dużo ważniejsze jest to, co pomiędzy, czyli samo życie. Każdy ma swój własny koniec świata. Kiedyś trzeba będzie wszystko i wszystkich zostawić i pożegnać się z życiem. Wyjdziemy i nie wrócimy. Wszyscy powoli, na różne sposoby umieramy. Każdego dnia jesteśmy bliżej spotkania ze śmiercią. Inaczej umiera się na ulicy, na sali szpitalnej, w parku czy na dworcu kolejowym. Tam wieje chłodem od samotnego umierania. W swoim domu, w swoim pokoju, wśród bliskich, kochających osób umieranie mniej boli. Istnieją słowa, które nie mówią nic. I cisza, która mówi wszystko. Kiedyś nas nie będzie. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce, uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie tracą nadziei. Coś się kończy i coś się zaczyna. Zamykamy rozdziały swoich książek życia. Zostawiamy po brzegi zapisane spotkaniami kalendarze. Porzucamy plany i marzenia. Przychodzi czas, że przestajemy się spieszyć. Nikogo nie potrzebujemy. Już nic nie musimy. Tylko świat musi nauczyć się żyć
bez nas. Wracamy do domu w ramiona kochającego Boga. Zmęczeni, spełnieni, niepewni. Wracamy. I co nas czeka? Wreszcie spokój i odkrycie wszystkich tajemnic wiary. Jezus wychodzi po nas z miłością. Zabiera nasze bagaże cierpień, doświadczeń, problemów. W zamian daje nam współczującą i nieskończoną miłość. Zasłużony czas odpoczynku. Stacja 14. Grób i zmartwychwstanie. Świat potrzebuje ludzi, którzy wierzą w cuda i siłę czerpią ze zmartwychwstania. Koniec. Przeminęły choroby, niepowodzenia, kłopoty, troski. Nie boli już niesprawiedliwość, samotność czy kłamliwe słowa. Nawet starość nie jest straszna. Teraz już niczego nie trzeba się bać. Umarli żyją w innym świecie. Jest to boski ogród wiary, nadziei i miłości. Przy tej stacji podziękujmy za życie bliskich osób, którzy są już po drugiej stronie dnia. Otwórzmy stare albumy, przywołajmy dawne wspomnienia, wróćmy do pięknych miejsc, gdzie zostawiliśmy kawałek siebie. Prośmy Boga o mądrość, by żyjąc na ziemi, myśleć o przemijaniu, o niebie. Jezus obiecał, że jeśli przejdziemy przez bramę śmierci, otrzymamy życie wieczne. Wierzysz? Serce. Uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. Sławię Twoją drogę.